opublikowała film z porodu, dziecko nazwała jak postać z serialu. Burza pod wpisem młodej mamy. W zasadzie od początku istnienia tak zwanego show biznesu osoby, które chciały w nim zaistnieć, sprzedawały swoją prywatność. W ostatnich latach trend ten jednak rozpędził się do tego stopnia, że niedługo nie będzie już czego pokazywać fanom. Pewna polska influencerka podzieliła się bowiem z fanami nagraniem z porodu. Publiczny poród Lil Masti. Influencerka znana jako Lil Masti, która może być kojarzona ze swojej kontrowersyjnej muzycznej kariery oraz walk w klatce jakiś czas temu, totalnie zmieniła tematykę pokazywanych przez siebie treści. W związku z tym, że sama zaszła w ciążę, wszystkie swoje materiały opierała właśnie na tej kwestii. Celebrytek, które skrupulatnie relacjonowały swój stan błogosławiony, było już sporo. Niedawno robiła tak chociażby Dominika Gwit. Ona jednak, podobnie jak wiele innych do tej pory, postawiła granicę w pewnym miejscu. Lil Masti nie nakreśliła jej wcale. Pokazała niemal cały poród. W filmiku dotyczącym porodu Lil Masti oszczędziła swoim fanom tylko najbardziej drastycznych szczegółów. Nie pokazała bowiem samego wyjęcia dziecka poprzez cesarskie cięcie, które ostatecznie okazało się konieczne. Załączyła jednak w nagraniu ostatnie momenty przed zabiegiem, a także pierwsze tuż po nim. Widać chociażby jej córkę w pełnej okazałości, której wizerunek stał się dostępny dla każdego wraz z momentem wyjścia z brzucha mamy. Tak młodej osoby publicznej w Polsce chyba jeszcze nie mieliśmy. Dziewczynka dostała na imię Aria, co zupełnie słusznie może kojarzyć się z jedną z postaci z kultowego serialu, Gra o Tron. Nagrała poród. Spotkała ją krytyka. Jak można było przypuszczać, na Lil Masti spadła spora krytyka za to, że tak szybko zmonetyzowała wizerunek córki i podzieliła się prawdopodobnie najbardziej intymnym momentem w swoim życiu z fanami. Boże, jak szkoda tego dzieciaka. Sprzedać własne dziecko za grosze. Obrzydliwe zachowanie. Dla pieniędzy handlują wizerunkiem córki i zareklamowaliby każdy syf. Paskudne osoby. Wszystko dla pieniędzy zrobi, nawet wizerunek dziecka i tak intymne monety sprzeda. Co ciekawe, pod jej nagraniem można znaleźć też sporo bardzo pozytywnych komentarzy, głównie od jej wiernych fanów, a nie postronnych internautów. Ci dziękują jej, że pokazała, bez lukru, jak wygląda poród. Nie brakuje osób, które twierdzą, że aż popłakały się ze wzruszenia w trakcie oglądania tego materiału. Wzruszający filmik, gratulacje kochani, dużo zdrówka i pociechy z małej. Bardzo wzruszający film, emocje nie do opisania. Aria jest piękna. Przepiękny film i pamiątka dla Was z tego wyjątkowego dnia. Cieszę się Waszym szczęściem.